Dzień dobry, Zaku z tej strony. Dzisiaj będzie duży materiał, ponieważ będzie o dużej grze. A mianowicie, jak już widzieliście z miniaturki, oczywiście o grze planszowej Frostpunk. Jest to gra planszowa od wydawnictwa Glasscannon Unplugged, oparta na swojej cyfrowej wersji, na swoim cyfrowym pierwowzorze od 11-Bit Studios. I co będzie w tym filmie? Na początku przedstawię Wam taką ogólną historię, o co chodzi tutaj w grze, co będziemy robić oraz zasady. Tak pokrótce, jak w tą grę grać. Zasad tutaj jest naprawdę bardzo dużo, więc przelecimy sobie tylko na szybko przez te zasady, a później opowiem Wam, co ja z Marią myślimy o tej grze. Znaczy, nie wiem, czy opowiemy razem, czy będę opowiadać sam, bo to zawsze wychodzi w praniu, czy Maria zechce do mnie dołączyć, czy nie. No i od razu tutaj mówię, że ja posiadam także, oczywiście, nie wiem, czy to jest all-in, czy to jest wszystko, ja posiadam wersję z figurkami, co niektórzy z Was mogą wiedzieć, ponieważ malowaliśmy figurki, malowaliśmy budynki na kanale w takim filmie warsztatowym. No i mam jeszcze resource pack. I tam jest jeszcze taki mały dodatek pionierzy, co możecie tutaj między innymi już zobaczyć na stole. No i oczywiście w tym podsumowaniu opowiem Wam o grze, o naszych wszystkich wrażeniach oraz także o tych dodatkach. Czy są potrzebne, czy są niepotrzebne, ponieważ jest bardzo dużo spornych kwestii na ten temat, także opowiemy to z naszej perspektywy. No i pokażemy Wam oczywiście insert od Redrewno, ponieważ taki insert mamy do gry Frostpunk. No i co? Zaczynamy. Także o czym jest historia gry? I tutaj najlepiej przedstawia to tak zwany flavor text, czyli fabularny taki wstęp do gry. Także przeczytajmy to sobie. Świat Frostpunka. Latem 1886 roku w alternatywnym świecie zaczęła się burza śnieżna. Plony przepadły, ludzie zaczęli głodować i masowo migrowali na południe. Znaleźli tam tylko chaos, głód i śmierć. Na bogatej w zasoby dalekiej północy Imperium Brytyjskie zaczęło budować generatory, wokół których garstka wybranych miała żyć w cieple, z dala od upadających cywilizacji. Niestety globalny kataklizm okazał się nieubłagany. Z północy nadeszła burza lodowa, pochłaniając wszystko na swojej drodze. Udało się nam przekroczyć morze i dotrzeć na miejsce budowy generatora. Ten jednak był całkowicie wygaszony. Został zaprojektowany z myślą o zasilaniu miasta, które przetrwa koniec świata. To my musimy to miasto zbudować. Założyliśmy nowy Londyn. No i to jest bardzo fajny wstęp, ponieważ tłumaczy tutaj dużo rzeczy. Po pierwsze, w tej grze była apokalipsa XIX wieku, czyli nadal jakby siedzimy w parowym wieku i jest to właśnie szczyt takiej technologii parowej. No i właśnie nastąpiła apokalipsa, przyszła burza śnieżna, nastąpiło tak naprawdę nowe zlodowacenie. No i mieszkańcy Londynu udali się na północ, ponieważ tam nadal znajdują się bardzo duże pokłady węgla i tam zaczęto budować takie ogromne generatory i wkoło tych generatorów zaczęto budować osady, wioski, całe miasta tak naprawdę. No i te generatory właśnie napędzane tym węglem, napędzane tą parą, zasilały miasta w ciepło i w ten sposób właśnie ludzie mogli przeżyć. No i my jako gracze wcielamy się właśnie w zarządców tego miasta. Oczywiście gra planszowa oparta jest na cyfrowej wersji. To wszystko, co tutaj mówiliśmy, to tyczy się tak naprawdę tak samo cyfrowej wersji. Być może tutaj wstawię Wam parę przebitek, żebyście mieli takie porównanie, jak ktoś właśnie w tą cyfrową grę nie grał we Frostpunka. Oczywiście tam gra jest o zarządzaniu miastem z trudnymi moralnymi wyborami. Także cały czas musimy pilnować właśnie zasilania tego generatora, musimy wprowadzać nowe, ciężkie czasami prawa, musimy pilnować poziomu głodu, poziomu węgla, poziomu zachorowania. No i tutaj właśnie to wszystko będzie przerzucone do gry planszowej. Gra jest autorstwa Adama Kwapińskiego, który właśnie starał się przenieść całego ducha i cały ten klimat cyfrowego pierwowzoru na grę planszową. Czy to się udało, czy się nie udało, no to powiemy właśnie sobie na samym końcu. Także tak jak tutaj z góry widzicie, nie będę Wam absolutnie mówić, jak tą grę przygotować, tylko po prostu przejdziemy sobie tak naprawdę przez przebieg całej rundy, jeśli mówimy tutaj o zasadach. No i pokrótce wtedy będę mówić, jakie plansze są do czego, kiedy co robimy, kiedy zbieramy, kiedy używamy jakich kart
i tak dalej. To, co musicie wiedzieć na samym początku, jest to gra przeznaczona dla od 1 do 4 graczy. No i oczywiście jest to gra kooperacyjna, ponieważ wspólnie tutaj gramy w drużynie przeciwko właśnie temu zlodowaceniu. Musimy utrzymywać ciepło w naszym mieście, budować budynki, karmić mieszkańców i pilnować, żeby nie zachorowali. No i albo uda nam się właśnie utrzymywać to wszystko w ryzach i spełnić cel z danego scenariusza, ponieważ tutaj także są scenariusze, albo niestety nie uda nam się i wtedy przegrywamy. No i teraz, od czego rozpocząć tutaj tak naprawdę omawianie zasad, ponieważ jest to bardzo skomplikowana sprawa? Może zacznijmy od tego, że cała gra toczy się w rundach. Rundy są oznaczane na tej planszy tutaj. Jak przechodzimy z rundy na rundę, będziemy przenosić właśnie ten znacznik rund. Tak jak widzicie, na polu rund znajduje się znacznik burzy, ponieważ idzie wielka burza w naszą stronę, będzie się ona zbliżać właśnie do nas, ale także są tutaj takie cele scenariusza. Jak dojdziemy właśnie tam, no to będziemy odpalać poszczególne rzeczy z kart naszego scenariusza, ponieważ do każdej rozgrywki właśnie wybieramy sobie jakiś scenariusz, z tym są związane karty oraz dobieramy sobie poziom trudności. Poziom trudności tak naprawdę nam mówi, z jaką ilością mieszkańców rozpoczynamy na początku w naszym mieście oraz z jaką liczbą zasobów. To, co widzimy, to znajduje się na tej planszy. To są nasze zasoby, nie tylko materiałów, ale także zasoby ludzkie. A tor mieszkańców jest ustalony tam na górze. I te trzy znaczniki określają dzieci, inżynierów oraz robotników. I tam, gdzie one się znajdują na tym torze, no to znaczy właśnie, że tyle różnego typu mieszkańców mamy u siebie w mieście. Ta liczba oczywiście będzie zmienna w trakcie rozgrywki, ale nad tym polem znajduje się liczba mipli, których będziemy mogli używać, wysyłać do pracy. Po prostu będziemy mieli w takiej fizycznej tutaj wersji właśnie w odniesieniu tej całej liczby mieszkańców na tym torze. No i teraz, przebieg całej gry podzielony jest na 9 faz. I generalnie będziemy przez te fazy przechodzić, oczywiście jedna po drugiej. Ja teraz będę Wam tłumaczyć to wszystko od pierwszej fazy, ale jeśli chodzi o pierwszą rundę gry, no to pomijamy fazy od 1 do 5 i rozpoczynamy od razu od wykonywania akcji naszymi robotnikami. Ale powiedzmy, że już jest któraś tura w grze, powiedzmy, że jest sobie tam druga tura, no i rozpoczynamy od samego początku. Także na samym początku, właśnie tutaj na tym polu rund, musimy przesunąć ten nasz znacznik rundy, czyli zaznaczamy, że jest kolejna runda. Jeśli wejdziemy właśnie tym naszym znacznikiem na burzę, będzie ona nam niszczyła nasze budynki, no skutki tego po prostu będą przykre. Jeśli wejdziemy właśnie na taki znacznik, no to tak jak mówiłem, odpalamy jakiś efekt z naszego scenariusza. Jeśli wcześniej położylibyśmy tutaj znacznik technologii, ponieważ chcielibyśmy wynaleźć jakąś technologię, no i wejdziemy właśnie, no to w tym momencie będziemy sobie taką technologię mogli odblokować, zrobić, że jest ona aktywna. Ale do technologii sobie jeszcze przejdziemy. No i teraz przechodzimy do fazy drugiej. Faza druga oznacza odkrycie karty poranka. Także w tym momencie musimy odkryć tutaj kartę poranka, no i rozpatrzyć efekt. To są przeróżne wydarzenia, na które my będziemy musieli reagować i podejmować jakieś wybory. Czasami w konsekwencji właśnie różnych naszych wyborów będziemy z odpowiedniej talii zmierzchu dobierać karty i dokładać do naszej talii zmierzchu. Czasami te efekty będą natychmiastowe, no ale większość właśnie łączy się z tym, że podejmujemy jakiś wybór i konsekwencje tego wyboru przyjdą dopiero później właśnie w fazie zmierzchu, czyli tak by wyglądała faza poranka. No i następnie mamy fazę generatora, ponieważ tak jak widzimy na samym środku tutaj naszej mapy stoi generator i oczywiście, żeby zapewniał ciepło całej naszej osadzie, żebyśmy spali i pracowali w cieple, no to musimy go zasilić i do tego musimy używać węgla. I teraz najpierw w fazie generatora musimy zasilić właśnie ten generator, jeśli nie jest zasilony z poprzedniej rundy, powiedzmy, że tak jak tutaj widać jest na 0, no to trzeba zasilić go węglem, czyli takie znaczniki węgla tutaj z naszej puli musimy zużyć, żeby taki generator rozpalić. Powiedzmy, że zużywam dwa znaczniki, oddaję je do banku i przesuwam znacznik ciepła o dwa pola w górę. I teraz po tym właśnie zasileniu, jeśli pomiędzy moim znacznikiem ciepła a obecną temperaturą, obecnym poziomem zimna tak naprawdę,
znajdują się tutaj ikony, symbole jakichś mieszkańców, powiedzmy, że znacznik zimna jest tutaj, no to ci wszyscy mieszkańcy będą mi chorować. Także tutaj musimy teraz spojrzeć na tą naszą planszę populacji. No i zgodnie z tym, że każdy typ mieszkańca choruje o jeden, to wszystkie znaczniki zachorowań idą także o jedno pole w górę. Na razie je tylko przesuwamy, a konsekwencje właśnie tych chorób będą rozpatrywane później. No i co? Jak zasililiśmy już właśnie nasz generator, to teraz jest właśnie ten moment, kiedy będziemy z banku, zgodnie tutaj z ilością tą toru przeciążenia, będziemy wrzucać te węgle do naszego generatora. Także jeśli poziom ciepła w tym momencie jest na tym polu, to tak jak tutaj widać, dwa znaczniki węgla, czyli akurat tyle, ile użyłem, dwa znaczniki węgla muszę wrzucić do mojego generatora. Czyli wrzucam raz i dwa. I to był bardzo dobry dźwięk, ponieważ już słychać, że nie spadły one niżej. Ponieważ teraz w tym momencie musiałbym wysunąć szufladkę, no i sprawdzam, ile tych znaczników, które ja tutaj wrzuciłem, wypada, ponieważ w środku generatora są odpowiednie platformy i ścianki i właśnie najlepiej, jak ten węgiel zatrzyma się właśnie tam. Ponieważ każdy węgiel, który wypadnie i wyciągniemy go z odpowiedniej szufladki, ja to źle obróciłem, więc delikatnie sobie to przesunę w moją stronę, tak jak to powinno być. Tak jak widzicie tutaj, delikatnie sprawdzam szufladkę, a nie, kłamałem Was, jeden znacznik węgla wypadł. No i jeśli jeden znacznik węgla wypadł, to musimy go wrzucić tutaj na ten tor przeciążenia. Jeśli ten tor by się zapełnił i tutaj na górze byłyby jakieś znaczniki, no to generator ulega awarii. Jeśli dwukrotnie ulegnie awarii, no to niestety to jest jeden z warunków naszej przegranej, a tych warunków jest tutaj tak. Myślę, że przejdziemy przez większość. No i kolejną rzeczą, którą będziemy robić, to będzie sprawdzanie pogody. Patrzymy, jaka pogoda nas tutaj czeka. Także właśnie z talii kart pogody wystawiamy kartę. I teraz, po pierwsze, karta pogody mówi, o ile poziomów wzrasta, a tak naprawdę o ile poziomów spada temperatura, czyli przesuwamy znacznik temperatury oraz jak musimy przesunąć wskaźniki zasięgu ciepła. Im one będą wyżej, tak naprawdę tym jest gorzej dla nas. Ale właśnie zasięg ciepła omówię sobie za chwilę. Następnie tutaj znajduje się informacja, że nasze chaty myśliwskie, które wybudowaliśmy, o ile wybudowaliśmy, przynoszą nam jedzenie. Zwiększamy wtedy tutaj to na torze pożywienia, zwiększamy nasze jedzenie. No i jest kolejna rzecz odnośnie ekspedycji, o ile pól porusza się nasza ekspedycja. Ponieważ tutaj znajdują się takie talie ekspedycji, z tego oczywiście będą wykładane aktywne ekspedycje. I nasze pionki, jeden nasz pionek będzie zawsze wysyłany jako zwiadowca. No i wtedy o tyle pól będziemy mogli nim przejść podczas tej właśnie fazy na torze ekspedycji, żeby móc odwrócić taką kartę i rozpatrzyć ją. Wtedy znajdujemy przeróżne surowce, znajdujemy ludzi, rozpatrujemy różne wydarzenia, ale także jakby no w ekspedycję możemy iść dalej na kolejne karty. No i potem na samym końcu patrzymy, o ile pól właśnie przechodzi znacznik burzy. W tym wypadku fajnie, ponieważ burza stoi w miejscu. No i jak rozpatrzyliśmy pogodę, to przechodzimy do kolejnej fazy. No i kolejna faza jest to faza przygotowania, ponieważ każdy z graczy posiada taką kartę, ja to przerzucę gdzieś tutaj wyżej, każdy z graczy posiada taką kartę doradcy, ponieważ tak naprawdę każdy z graczy jest doradcą odnośnie jakichś tam innych spraw. Nawet możemy posiadać takie specjalne broszury, które mówią, jaka może być nasza rola w grze i na co powinniśmy zwrócić uwagę. No to każdy z takiej karty teraz może odpalić swój specjalny efekt, aktywując jakiś żeton właśnie z tej planszy. I teraz, co przedstawia ta plansza, co przedstawiają właśnie te dwa tory? Jest to tor nadziei oraz jest to tor niezadowolenia. I teraz za każdym razem, jeśli jakikolwiek efekt w grze mówi nam, że musimy zwiększyć swoją nadzieję, no to możemy sobie dobrać taki właśnie żeton, bo tak naprawdę ja tu mam takie drewniane pionki, ale one są właśnie w tym dodatku pionierzy. Normalnie to są kartonowe żetony. Możemy dobrać sobie taki żeton albo go aktywować, jeśli jest nieaktywowany, jeśli jest tak naprawdę zużyty. Wtedy możemy sobie to dobierać. I teraz uwaga, jeśli spadnie nam nadzieja, jeśli stracimy całą swoją nadzieję, no to niestety też przegrywamy. Oraz jest też tor niezadowolenia. Czasami różne efekty w grze mówią, że musimy właśnie też dobierać niezadowolenie, albo ogólnie wtedy losujemy, albo konkretne. Z nadzieją jest tak samo, wtedy musimy znaleźć dany żeton, no albo musimy właśnie też aktywować to.
Czasami musimy rozpatrywać pewne karty, pewne wydarzenia, które mówią, że na przykład jeśli nasz tor niezadowolenia posiada jakieś tam aktywne właśnie symbole, ponieważ to się dzieli na kilka różnych symboli, no to wtedy są jakieś tam złe rzeczy. No i oczywiście, jeśli tor niezadowolenia nam dojdzie na maksa, tak jak tutaj widać czerwony symbol z czaszką, no to niestety, ale przegrywamy. Nasza ludność się buntuje i idziemy pod gilotynę jako zarządcy tego miasta. No i okej, ten tor jest omówiony, także, tak jak mówiłem, możemy zużyć, czyli na przykład jeśli chodzi o mojego doradcę, mogę zużyć żeton motywacji, czyli taki żeton mogę obrócić na drugą stronę, żeby odkrywać kolejne płytki na mapie. Ale powiedzmy, że teraz tego nie robię. No i jeśli chodzi o tą fazę, to teraz właśnie będziemy musieli sprawdzać te nasze zachorowania, ponieważ sprawdzamy te właśnie nasze specjalne znaczniki zachorowania, gdzie znajdują się na torze. I teraz właśnie musimy rozpatrzyć efekt, który znajduje się poniżej. Także jak widzicie, na przykład w tym tutaj przedziale nie znajduje się żaden efekt, czyli mieszkańcy, którzy zachorowali, tak naprawdę do 4 zachorowanych mieszkańców nic się nie dzieje. Ale w tym wypadku tutaj na przykład moi inżynierowie będą chorować, czyli ten znacznik mówi, że musimy odwrócić ich żeton, na taki żeton z czaszką. Jeśli w następnej fazie bym ich nie wykurował i oni nadal by się znajdowali właśnie tutaj i znowu musiałbym odwrócić ten żeton, no to niestety, ale jeden inżynier umiera. Także zmniejszam sobie poziom inżynierów o 1, sprawdzam na górze, czy nie musiałbym pomniejszyć ilości tych moich pionków inżynierów w puli i na kolejnym torze, czyli tutaj, zwiększam znacznik zgonów. Z tym wiążą się także inne negatywne konsekwencje z naszych kart, także będziemy mogli wybierać albo losować różne negatywne rzeczy związane ze śmiercią i najczęściej to się kończy tym, że będziemy tracić naszą nadzieję. Oczywiście także na kolejnym torze widzicie kolejny znacznik, który mówi o potencjalnej przegranej przy 10 zgonach. Oczywiście ten znacznik także tutaj pewnymi efektami możemy cofać przy 10 zgonach. Także przegrywamy grę. Jeśli natomiast taki znacznik doszedłby tutaj, to tu jest taki właśnie symbol z tym mipelkiem, z tym ludzikiem. Oznacza to, że za taki żeton musimy sobie do naszej puli przygotować znacznik wyczerpanego mieszkańca. I ten właśnie typ mieszkańca będzie tutaj zablokowany, nie będziemy mogli go użyć w tej naszej fazie akcji. No i właśnie, w fazie akcji. Teraz przechodzimy do fazy akcji, czyli to, od czego normalnie zaczynamy pierwszą naszą rundę. Co tutaj będziemy mogli robić? Oczywiście będziemy mogli wykorzystywać tych naszych wszystkich robotników, inżynierów, a czasami nawet dzieci, żeby zbierać surowce, żeby aktywować budynki, żeby tak naprawdę odkrywać nowe tereny. I przejdziemy sobie tutaj na szybko. Po pierwsze, jest wszystko, co tutaj robimy, jest związane właśnie z tym ciepłem, ponieważ niektóre rzeczy będą działy się zawsze w cieple, niektóre rzeczy będą działy się zawsze w zimnie, a niektóre rzeczy, czyli na przykład korzystanie z budynków czy zbieranie surowców, będą odbywały się w zależności od tego, gdzie je wykonujemy, no to wtedy albo w cieple, albo w zimnie, ponieważ nasz generator zawsze wytwarza jakieś ciepło, tak? I to było to. To było to, co zwiększaliśmy tutaj ciepło naszego generatora. I teraz, właśnie w tej fazie teraz, zawsze możemy jeszcze powiększyć ten nasz znacznik ciepła. Czyli wydajemy nasz węgiel do banku, tutaj nie wrzucamy tego węgla do generatora, powiększamy sobie właśnie to nasze ciepło. Po co? Po to, żeby sprawdzić, które właśnie te nasze akcje będą wykonywane w cieple albo w zimie. Tak jak patrzymy ten znacznik i patrzymy, które pola znajdują się powyżej i poniżej. I teraz po lewej stronie jest to termoizolacja naszych budynków. Są to słabo, średnio oraz bardzo dobrze izolowane budynki. I wszystkie te, które są poniżej tego naszego znacznika ciepła, są ogrzewane, czyli są w cieple. Obojętnie gdzie się znajdują na planszy, zawsze będą ogrzewane. Bo tak jak też tutaj widzicie wszystkie budynki, które możemy budować, one na dole mają dany kolor i to jest właśnie ten ich poziom izolacji. Czyli na przykład jeśli mielibyśmy zbudowany taki pomarańczowy tartak na planszy, to w tym momencie on jest ogrzewany, czyli wykonując akcję tam, nasz mieszkaniec nie będzie chorował, ponieważ zawsze, jeśli ktokolwiek wykonuje akcję w zimnie, to tak samo tutaj będziemy musieli przesuwać jego znacznik zachorowań. No a tak samo po prawej stronie znajdują się pola.
ponieważ być może właśnie mamy taki budynek żółty, który co prawda jego termoizolacja nie pozwala wykonywać akcji w cieple, ale za to miejsce pomaga, ponieważ pod tym znacznikiem ciepła znajduje się środkowy kafelek, czyli kafelek generatora oraz wszystkie pobliskie tereny, ponieważ cała plansza dzieli się właśnie na środkowy kafel oraz wewnętrzny pierścień, to są te bliskie obszary, i zewnętrzny pierścień, i to są te dalekie obszary. No i nasz aktualny poziom ciepła mówi, że środkowy kafel oraz pobliskie tereny są ogrzewane, także nawet jeśli lecznica będzie, powiedzmy to, w tym miejscu tutaj postawiona, to pomimo swojej kiepskiej izolacji będzie ogrzewana. To jest bardzo kluczowe i to należy mieć na uwadze przez całą grę. No i teraz, jakie akcje możemy wykonywać? Po pierwsze, będziemy mogli wziąć naszego robotnika, wyczerpać go tutaj na pole, żeby on odśnieżał. To zawsze jest akcja wykonywana w zimnie. Jeśli chodzi o odświeżanie, dobieramy albo dwa bliskie kafelki, albo jeden daleki kafelek. Także w tym momencie, jeśli odkrywamy dwa bliskie kafelki, układamy je i teraz wrzucamy tutaj wszystkie surowce, które tu są przedstawione, czyli węgiel, drewno, tak jak tutaj widać węgiel, oraz drzewa. Czyli to będzie wyglądało tak. No i jak już tam są surowce, to przejdźmy sobie do zbierania tych surowców. Kolejną akcją, którą możemy wykonać, to jest wzięcie takiego pracownika i zagranie go właśnie na to pole, na jedno właśnie z dwóch pól takiego kafelka, żeby mógł zebrać tutaj do dwóch surowców. Także zbieramy te surowce, w tym wypadku węgiel, i wrzucamy je. No i jak pozyskujemy surowce, tak, powiedzmy, że także też zdobyliśmy drewno, no to będziemy mogli coś zbudować. I teraz zagrany pionek także na to pole tutaj niżej pozwala wykonać do trzech prac budowlanych. Czyli możemy wznosić budynki oraz te budynki możemy burzyć. No i cała pula dostępnych budynków znajduje się tutaj. Oczywiście jak będziemy wprowadzać poszczególne prawa, o czym zaraz powiem, to także mogą tutaj się poniżej znaleźć inne budynki albo w związku z innymi scenariuszami mogą znaleźć się inne budynki. No i płacąc odpowiednią ilość drewna, tak jak tutaj widać, a czasami i także rdzeni parowych, będziemy budować budynki. Powiedzmy właśnie, że zbudujemy sobie taką chatę myśliwych, o której już powiedziałem, także płacimy jedno drewno, wydajemy je do banku, no i budujemy sobie na jakimś wolnym polu. No i tak by wyglądała akcja budowania, ale jeśli naszego kolejnego robotnika, pionka, zagramy właśnie na taki budynek, no to możemy wykonywać właśnie akcje z tego budynku. No i tu są przeróżne rzeczy, tych budynków naprawdę tutaj trochę jest. Przede wszystkim będziemy pozyskiwać, tak jak tutaj widać z chaty myśliwych, będziemy pozyskiwać jedzenie. Czyli oczywiście zwiększamy sobie tutaj jedzenie na tym torze. Poprzez przeróżne efekty będziemy mogli właśnie zbierać drewno, zbierać coraz więcej węgla, ale także będziemy mogli wpływać na technologię, ponieważ będziemy mogli rozwijać technologie. Tutaj mamy zawsze w grze dostępne 4 technologie. No i jak na planszy mamy wybudowany warsztat, to zagrywając tutaj na warsztat, możemy taką technologię popchnąć do przodu. Tak jak mówiłem, znacznik technologii znajduje się na torze rund. Jak technologia będzie odblokowana, będzie aktywna, to da nam dodatkowe fajne rzeczy. Na przykład za pomocą piły parowej będziemy mogli ścinać te drzewa, które znajdują się na planszy, i pozyskiwać z nich drewno. Kolejną akcją, którą możemy robić, to możemy zagrywać naszych inżynierów na specjalne pole przy generatorze, no i za to będziemy mogli wprowadzać nowe prawa. I teraz, jeśli chodzi o prawa, to są to rzeczy, są to takie nowe zasady, które wprowadzają nam jakieś zmiany w rozgrywce. I tutaj jest tak, że prawa niestety, ale nawzajem się wykluczają. One są związane właśnie z przeróżnymi rzeczami. Dajmy sobie przykład na to, dwa prawa, które nawzajem się wykluczają. Albo będziemy mogli naszych dzieci używać do pracy, żeby na przykład zbierały surowce, albo będziemy mogli dostać dostęp do świetlicy, czyli do specjalnego budynku, gdzie dzieci będą mogły spać. A spanie, lokowanie mieszkańców w budynkach, żeby spali, tyczy się kolejnej jakby fazy. No i tak jak tutaj widzicie, prawa nie tylko są związane z natychmiastowymi zmianami, jeśli chodzi o te nasze tory niezadowolenia, ale także tory nadziei, ale także właśnie za te prawa także będziemy musieli wtasować specjalne karty konsekwencji prawnych do naszego stosu zmierzchu. No i jeszcze jedną rzeczą, którą możemy zrobić z robotnikami, to jak właśnie mamy jakąś aktywną
ekspedycję, jakąś kartę, ponieważ wybudowaliśmy balon obserwacyjny, tak naprawdę wznieśliśmy do góry balon obserwacyjny, no to możemy wziąć takiego robotnika i wysłać go na ekspedycję. I później właśnie w fazie pogody on będzie się poruszać dalej. Zagrywamy pionki, oczywiście tyle, ile mamy w puli. Pamiętamy, że na tym polu, jeśli są jacyś robotnicy, to nie możemy ich użyć. Dzieci także nie możemy użyć, no chyba, że wprowadzimy specjalne prawo. No i przechodzimy do kolejnej akcji. I teraz właśnie będzie ta faza zmierzchu, gdzie będziemy musieli zmierzyć się z kartami, które odłożyliśmy tutaj. Zawsze na początku gry jest to jedna karta zmierzchu nieuniknione oraz jedna karta konsultacji społecznych. To jest wszystko tutaj potasowane. Tu są właśnie te karty, które dołożyliśmy ewentualnie w fazie poranka, karty konsekwencji prawnych. Wtedy to musimy przetasować, odkryć taką kartę, no i rozpatrzeć jakiś efekt właśnie z tego. No jak przejdziemy sobie przez te karty, rozpatrzymy fazy zmierzchu, no to teraz jest kolejna faza. No i oczywiście, że nasi mieszkańcy będą musieli jeść. Także pokażę Wam tor głodu i jak to wygląda. Tutaj na tym torze zawsze posiadamy znacznik głodu oraz właśnie mamy ten znacznik pożywienia. Głód jest określany z rundy na rundę. Powiedzmy, że w poprzedniej rundzie głodowali tutaj inżynierowie, których jest 10, więc dajmy sobie to na 10. Powiedzmy, że jedzenia ogólnie w tej turze udało nam się zdobyć 8. No i wygląda to tak, że w tym momencie możemy obniżyć właśnie ten głód, karmiąc naszych mieszkańców, czyli mamy 8 jedzenia, czyli ten znacznik głodu obniżamy także na 8 i w tym momencie musimy rozpatrzeć negatywną zawsze opcję, która tutaj jest na dole. No i w tym wypadku musimy zwiększyć tor niezadowolenia, tak jak tutaj jest symbol, a jeśli głód byłby wyżej, no to oczywiście będą nam umierać ludzie, zgodnie z tym, co już powiedziałem wcześniej. Jeśli aż tak bardzo nie bylibyśmy w stanie nakarmić ludzi, że i głód będzie na poziomie 25, no to niestety, ale także wtedy przegrywamy grę. No i teraz przechodzimy do ostatniej fazy i będzie to faza nocy, czyli sprawdzamy, kto śpi w cieple. Co już wspomniałem wcześniej, że musimy właśnie lokować do spania tych naszych mieszkańców. I teraz wszyscy mieszkańcy, którzy tak naprawdę nie wyruszyli na ekspedycję, są wracani do naszej puli i oni są wracani w pozycji stojącej. I teraz jeden typ budynków, który możemy wybudować, to są budynki, w których właśnie mogą mieszkańcy spać, czyli budynki z takim tutaj ludzikiem. No i każdy budynek ma po 2 miejsca na te właśnie nasze mipelki, czasami na więcej, jeśli wprowadzimy odpowiednie prawo. No i tam właśnie będziemy przyporządkowywać te miple na każdy taki budynek, na każdy symbol do spania. No i jeśli chodzi o budynek, jeśli mamy wybudowany na przykład taki barak, no to możemy położyć 2 mipelki. I teraz za każdego mipelka, którego nie możemy położyć spać, oraz za każdego tak naprawdę mieszkańca, który śpi w nieogrzewanym budynku, które jest oczywiście tutaj, to wszystko sprawdzamy zgodnie z tą izolacją i z poziomem ciepła, czyli za każdy stojący albo śpiący w zimnie, no to oni będą chorować. No i to by była ostatnia runda i przechodzimy z powrotem do początku, czyli przesuwamy nasz znacznik rund, odpalamy ewentualnie jakieś tutaj rzeczy, czy technologie, czy wydarzenia, odkrywamy kartę poranka i po prostu jedziemy dalej. I tak jak tutaj mówiłem, na wiele, wiele sposobów można tą grę przegrać. Jeśli będziemy mieli dużo zachorowań, jeśli będziemy mieli dużo głodu, zgonów, przeciążenie generatora. Zginąć możemy na przeróżne sposoby. No a jak możemy wygrać? Warunki zwycięstwa są tutaj związane z takimi głównymi scenariuszami. I tych głównych scenariuszy tutaj mamy 4. Pierwszy ze scenariuszy jest związany z tym, że po prostu nadchodzi wielka burza i musimy zgromadzić zapasy i właśnie tą wielką burzę musimy przetrwać. Kolejne scenariusze tutaj wprowadzają dodatkowe zmiany, dodatkowo odblokowane rzeczy, dodatkowe żetony. Czasami na te budynki będą zablokowane. Będziemy je mogli odblokować dopiero jak spełnimy jakiś warunek. No i jeśli chodzi o ten pierwszy scenariusz, czyli scenariusz Nowy Dom, to także będziemy tutaj mieli różne mapy. Jak widzicie, tutaj do pierwszego scenariusza jest parę map. Dodatkowo to właśnie rozłożenie mapy z przygotowania gry, tego pierwszego z samouczka, powiedzmy to, jak uczymy się grać, czyli to, co jest tutaj teraz. No także jest tutaj pewna regrywalność, zmiany i dodatkowe inne zasady, o których powiem za chwileczkę.
No i tak wyglądają mechaniki, tak wyglądają właśnie zasady do Frostpunka. Wiem, że starałem się na szybko, no ale tego jest tutaj naprawdę tyle, że wydaje mi się, że nie zahaczyłem nawet połowy wszystkich rzeczy ze szczegółami, jeśli chodzi dokładnie o te zasady. No i teraz co? Także jak wiecie już, jak we Frostpunka grać, być może już graliście we Frostpunka i przewijacie sobie tylko do tej naszej opinii, do tej naszej recenzji, no to teraz jest właśnie czas na to podsumowanie. Jak nam się grało we Frostpunka, jakie są nasze wrażenia z tą grą? Do tego ja niestety przejdę później, ponieważ teraz muszę zrobić sobie krótką przerwę, ale wy zobaczycie to już, także serdecznie zapraszam. No i co? No i zacznijmy od samego początku i na początku pomówimy sobie o klimacie we Frostpunku. No i oczywiście klimat tu jest taką jedną rzeczą, która bardzo się wybija, bardzo oczywiście wybija się na plus, ponieważ klimat tutaj po prostu wylewa się wszędzie z tej gry. Czuć jakby czasy i okoliczności właśnie tej sytuacji, w której się znajdujemy, czyli jest apokalipsa, jest nadciągająca burza śnieżna, czujemy, że cofamy się trochę właśnie w czasie, że nie jest to co prawda takie steampunkowe, no ale właśnie, że ta cała technologia oparta jest na parze, jeśli chodzi o ten generator, jeśli chodzi o nasze automatony, czyli roboty, które nam pomagają. Wszystkie grafiki oczywiście także do tego nawiązują. Jeśli chodzi o grafiki, no to za chwileczkę. No wiadomo, tak jak w grze komputerowej. Sama mapa gry, chociaż mało kolorowa, no ale właśnie jest klimatyczna, ponieważ wszystko właśnie ten taki mroźny i surowy klimat odwzorowuje. No i to, co Frostpunk robi bardzo dobrze, to jest właśnie taka atmosfera przygnębienia, atmosfera tego, że co chwilę mamy jakieś problemy w tym mieście, no i musimy podejmować trudne, moralne decyzje. I cały czas tak naprawdę na plecach czujemy gdzieś tam z tyłu tą nadciągającą zagładę. Czujemy nawet, że pomimo tego, jak spełnimy dany scenariusz pozytywnie, no to koniec końców i tak nie wiadomo, czy długo utrzymamy to miasto w ryzach, utrzymamy całą populację, będziemy spełniać ich wszystkie zachcianki oraz pilnować oczywiście zdrowia i pełnych brzuchów. Dlatego to właśnie ta gra robi świetnie, jeśli chodzi o ten klimat. No i to jest właśnie chyba jedna z tych rzeczy, którą planszowy Frostpunk robi lepiej od cyfrowego Frostpunka, ponieważ teraz sobie porównamy właśnie tak na szybko to do cyfrowego, co tutaj się udało, czy się udało przenieść wszystko i tak dalej. Przede wszystkim, oczywiście zawsze jest problem, jak musimy przenieść grę cyfrową na planszę. Czy można tak naprawdę wziąć mechaniki z gry i wrzucić je do gry planszowej? No oczywiście się nie da. Nawet ja parę dni temu miałem wywiad, co prawda na Instagramie i po angielsku, ale miałem wywiad z autorem tej gry, z Adamem Kwapińskim, i także poruszyliśmy tutaj te kwestie, jeśli chodzi o przenoszenie gry cyfrowej na planszową. No i Adam powiedział, że tak naprawdę nie da się przenieść mechanik z gry cyfrowej do planszówki. Bardziej to jest jakby implementowanie różnych pomysłów, żeby gracze w planszowego Frostpunka mieli podobne odczucia, co właśnie do gry cyfrowej. No i tutaj się oboje zgodziliśmy, że tak naprawdę w takim przeniesieniu, w transferze na planszę chodzi o przeniesienie całego ducha gry. No i czy to się udało? Ja uważam, że to absolutnie udało się właśnie w tym transferze, ponieważ tutaj, tak jak widzimy, mamy co robić w tej grze. Tu jest naprawdę bardzo dużo rzeczy i tak naprawdę ja uważam, że nawet parę różnych mechanik, chociaż nie można tego nazwać mechanikami, acz powiedzmy to pomysłami z gry. Czyli właśnie na przykład to, że musimy karmić naszych ludzi, znajduje się tutaj w grze. To, że oni chorują, znajduje się tutaj w grze. Nawet to, jak w grze na przykład oni mogą zachorować, w sensie w grze cyfrowej oni mogą zachorować, a później na przykład mogą dostać jakiś odmrożeń, będziemy musieli im amputować kończyny, robić z nich kaleków i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest to po prostu przerobione na ten system właśnie odwracania tych żetonów. Co prawda nie mamy jakiegoś oddzielnego toru, ile mamy niepełnosprawnych ludzi z amputowanymi kończynami w mieście, tak? Tak jak mówię, wszystkiego nie da się przenieść do planszówki, ale ten aspekt jest bardzo fajnie
przedstawionym. To, jak zbieramy surowce. Tam też mamy w grze cyfrowej ograniczone surowce, tak samo jak tutaj. Oczywiście w obu tych wersjach możemy na przykład postawić kopalnie, maszyny drążące i tak dalej, które będą nam dawały jednak te surowce, nawet jeśli skończą one tutaj się na planszy. Jednak też tutaj I tak jak mówię, w jednej i w drugiej wersji są takie dylematy, na przykład co zrobić z rdzeniami parowymi, bo w obu wersjach niestety możemy je tylko znaleźć gdzieś, no i oczywiście te ilości są bardzo ograniczone. Czy na przykład użyć takiego rdzenia parowego, żeby ulepszyć generator, żeby oczywiście dołożyć ten dodatkową platformę, która wygląda tak, która może przetrzymywać więcej tych węgli tutaj w środku, oczywiście, żeby nam ich tak dużo nie wypadało. Czy na przykład wrzucić te rdzenie parowe, żeby zbudować jakiś fajny budynek, albo żeby go jeszcze ulepszyć, albo właśnie, żeby zbudować te automatony. A tak jak mówię, tych rdzeni parowych jest zawsze za mało. I też to właśnie jest fajnie odwzorowane, jeśli chodzi o planszówkę, w nawiązaniu do tej wersji cyfrowej. Co tu jeszcze mamy? Właśnie te moralne wybory. W grze cyfrowej oczywiście co chwilę musimy podejmować jakieś ważne wybory, musimy wprowadzać jakieś prawa, które później najprawdopodobniej odbiją się nam czkawką. Tutaj mamy to samo. W cyfrowej wersji mamy także całe drzewko technologiczne. Tutaj co prawda mamy zawsze cztery technologie, które możemy wynaleźć. Nie jest to jakby drzewko technologiczne, które się rozwija właśnie, ale jest to fajnie wykonane, fajnie przemyślane właśnie, że możemy rozwijać jakąś technologię i właśnie w kolejne technologie też rozrzucamy i wrzucamy te żetony na ten tor czasu, że jednak trochę czasu musi upłynąć, zanim taką technologię zdobędziemy. Samo tak naprawdę ogrzewanie tego naszego miasta wkoło generatora, no i poprzez rozstawianie węzłów cieplnych. Też to zostało bardzo fajnie przeniesione z tamtej wersji. Co prawda tam oczywiście to jest gra komputerowa, tak? Możemy więcej kombinować, rozstawiać jakieś piecyki, żeby dodatkowo dogrzewały to miasto. No, ale tak jak mówię, ten generator plus jeszcze jeśli odblokujemy sobie węzły cieplne, które możemy rozstawiać, które będą ogrzewały okoliczne tereny, to tak jak mówię, to jest naprawdę ogólnie już teraz mówiąc, bardzo dużo rzeczy z gry jest tutaj świetnie przeniesionych i cały właśnie ten klimat, cały ten duch tutaj w tej grze jest. Jednak co planszówka robi lepiej od gry cyfrowej? Ponieważ jak już ogramy się tak naprawdę z tą grą cyfrową, to w pewnym momencie dochodzimy do takiego momentu, że nasi pracownicy nie muszą iść do pracy. Okej, tam jest jeszcze w tej cyfrowej wersji, co mogę wspomnieć, coś takiego jak system zmian. Wysyłamy pracowników na dzień, na noc, możemy oczywiście ich przemęczać, wysyłając ich cały czas do pracy, ale oni wtedy, no ich nastroje będą wtedy spadać, ich wydajność będzie spadać. Tutaj zostało to zaimplementowane w taki sposób, że po prostu bierzemy tych workerów, inżynierów i tak dalej, wrzucamy ich na planszę, a jak jest noc, to wszyscy idą sobie spać. Ale właśnie, w cyfrowej wersji jest tak, że jak pozyskujemy odpowiednią ilość węgla z tych naszych kopalni, drewno z tych maszyn drążących i tak dalej, jeśli nasi pracownicy nie muszą chodzić do pracy, no bo automatony robią za nich całą robotę, ogrzewanie w kaloryferach jest wszędzie odkręcone na maksa, ponieważ nasz generator hula na pełnej parze tyle, ile może, no to w pewnym momencie dochodzimy do tego, że niewiele w tym mieście się dzieje, nawet nie musimy wprowadzać nowych praw i tak naprawdę robi się łatwo. Gdyby tylko mapa gry pozwalała nam, to moglibyśmy to miasto rozbudowywać w nieskończoność. I tak naprawdę czujemy tutaj już absolutny spokój. I według mnie w takim postapokaliptycznym klimacie, no to nie jest takie właśnie trafienie w dziesiątkę, jeśli chodzi o ten klimat. To, co gra planszowa jednak tutaj robi, no to jest zupełnie w drugą stronę, ponieważ im bardziej dochodzimy do tego końca gry i do spełnienia tego scenariusza, to dosłownie lecimy tutaj na oparach. Lecimy na oparach, jeśli chodzi o, po pierwsze, o nasz tor zachorowań, ponieważ tak jak jedzenie możemy zrobić sobie jakieś silniczki na jedzenie, dobre możemy sobie zrobić budynki, które właśnie przynoszą nam dużo tego jedzenia, może technologię odblokować, żeby chaty myśliwskie dawały więcej tego jedzenia. O jedzenie później w trakcie gry, tak jak ja uważam, już nie musimy się stresować tutaj. Ale właśnie tor zachorowania, przede wszystkim tor zgonów, no i to, co jest masakra, właśnie ten tor
nadziei, ponieważ ten tor nadziei nam zawsze topnieje razem z tymi zgonami, no i tor niezadowolenia. Oczywiście także surowce, które są w ograniczonej ilości, nawet jak mamy te maszyny drążące, no to jak wykorzystamy całe drewno z planszy, maszyna drążąca nie da nam tak naprawdę tego drewna za dużo. To samo jest z kopalniami węgla. Jeśli nasza temperatura na planszy dojdzie naprawdę gdzieś wysoko, no to wiadomo, ten generator, co turę w fazie generatora, on się wygasza, on spada. Więc nawet jeśli by się nam tak poszczęściło, że mielibyśmy dwie kopalnie węgla i wyciągalibyśmy tego drewna, tego węgla tyle, ile możemy, to nie jesteśmy w stanie dobijać właśnie tego poziomu ciepła do takiego miejsca, żeby nam nie chorowali ludzie. Dlatego mówię, im dalej w grę, tym jest coraz gorzej. I dlatego właśnie, że tak jak powiedziałem, na końcu tak naprawdę lecimy na oparach, jeśli chodzi o wszystko. Wiemy, że tak naprawdę jedna niekorzystna dla nas karta właśnie tego zmierzchu, jakaś karta wydarzeń i tak dalej, która spowoduje nam śmierć, czyli to śmierci się posunie, nadzieja pójdzie w dół i tak dalej, przegramy, tak? A tutaj naprawdę możemy przegrać na wiele, wiele różnych sposobów. Także kończąc to całe porównanie teraz z wersją od 11-bit Studios, to tak, jeśli komuś się spodobał cyfrowy Frostpunk, to tutaj naprawdę zobaczy właśnie całego tego ducha tej oryginalnej wersji. Z takim małym właśnie twistem, że ta jedna wada tej cyfrowej wersji tutaj jest naprawiona i tutaj działa naprawdę bardzo świetnie. No i teraz przejdziemy sobie do zasad. Jeśli właśnie chodzi o zasady, no to książka zasad tutaj nie jest krótka, ponieważ tych zasad tutaj trochę jest. Nawet jak patrzycie z góry na tą całą planszę i te wszystkie różne tory, którymi trzeba zarządzać, które trzeba ogarniać, których trzeba pilnować, to naprawdę tego jest tutaj bardzo, bardzo sporo. Zasad tu jest naprawdę dużo, mamy bardzo dużo faz, ponieważ tak jak na tej ściągawce widzimy, mamy aż 9 faz, gdzie zawsze trzeba będzie coś robić, coś zmieniać, właśnie czymś zarządzać. No i tutaj nauki tej gry, tak naprawdę jeśli podchodzimy do tego sami, to jest naprawdę sporo, żeby to wszystko ogarnąć, ale właśnie po pierwszej rozgrywce robi się takie flow, że już nawet aż tak nie musimy do tej ściągawki patrzeć. Jasne, jest tutaj kilka rzeczy, które najczęściej robimy źle i to jest na przykład wrzucanie tych węgli do generatora. Są takie rzeczy, które zazwyczaj za pierwszym razem właśnie robimy źle i wszyscy, którzy w to grali, tak robili. Na przykład, że nie wrzucaliśmy węgli dopiero zgodnie właśnie z tym w odpowiednim momencie, tylko za każdym razem podczas naszej tej pierwszej nieszczęsnej rozgrywki, jak wydawaliśmy węgle, to zawsze wrzucaliśmy je tutaj do generatora. No i to był oczywiście bardzo duży błąd, ponieważ on szybko ten tor przeciążenia nam się zapełniał. Ale na przykład też taka jedna zasada, która co prawda jest wytłuszczona w instrukcji, ale nie wiadomo dlaczego wszystkim gdzieś ucieka, że obniżamy poziom generatora do zera. Dlaczego może to uciekać graczom? Ponieważ jest to nieintuicyjne, tak? Jasne, że jak temperatura idzie wyżej, no to ten generator delikatnie gdzieś tam musiałby spadać, tak? No ale skoro cały czas co turę dorzucamy właśnie ten węgiel do generatora, to dlaczego on się wygasza do zera? No do końca nie wiadomo. Oczywiście jest to jakby mechanika w grze planszowej, która musiałaby być zrobiona, żeby to wszystko tutaj oczywiście miało sens, tak? Ale być może dlatego, że na logikę to nie jest intuicyjne, to dlatego może właśnie wielu graczom uciekać. No i tak jak mówiłem, tych zasad jest sporo, ale jak już się z tym ogramy, to jest takie flow i wiemy co robić. Oczywiście zarządzania grą tutaj także jest sporo, także jest dużo. Bardzo fajny jest ten podział na role, tak? Czyli jakby ilość graczy tutaj ma, znaczy większa ilość graczy ma większy sens niż na przykład w This War of Mine, gdzie wszyscy gracze po prostu zarządzali tam właśnie tym jednym domkiem, wyprawami, wysyłaniem ludzi, ale dobra, mówimy o Frostpunku. Tutaj jest tak, że każdy może mieć swoją rolę, dobrać sobie swoje własne planszetki, którymi będzie zarządzać. No i wtedy tak jakby odciążamy jednego gracza od zarządzaniem tymi wszystkimi torami. I to też ta gra właśnie robi bardzo fajnie. No i tak naprawdę mówiąc o samej trudności rozgrywki, to tak, jest to trudna gra. Nawet jak rozmawiałem z Adamem,
to powiedziałem mu, że za każdym razem jak gramy we Frostpunka, to ja czuję, że on gdzieś siedzi tam z tyłu za pudełkiem i po prostu siedzi i nas nienawidzi. Za co on oczywiście podziękował, no bo oczywiście dla twórcy są to tak naprawdę miłe słowa, jeśli w takiej grze we Frostpunku gracz odczuwa takie rzeczy. Ale tak, właśnie jest to trudna gra i to, co już mówiłem, jeśli chodzi o ten klimat, tak, cały czas czujemy, że jesteśmy w niebezpiecznej sytuacji. Czujemy, że zasoby nam topnieją. W przeciwieństwie do tego śniegu, którego jest tak naprawdę logicznie coraz więcej, no bo idzie burza śnieżna, zaraz nas tu zasypie, tak? Skończy się drewno, skończy się węgiel, skończy się tak naprawdę wszystko, nie będzie niczego. I odniesiemy druzgocącą klęskę. Pomimo właśnie tego, że cały czas zmagamy się tutaj z tym zarządzaniem miasta, no to cały czas po prostu te karty nam tak dowalają. Mało kiedy jest tak, żeby z tych kart były zawsze jakieś takie 100% pozytywne rzeczy. Okej, czasami właśnie z tych kart możemy się domyślać, że jak wykonamy coś, bo tak jak mówiłem, tutaj mamy do wyboru na przykład fazie poranka, tak? Możemy podjąć jakiś wybór i wtedy odpowiednią kartę dokładamy do stosu zmierzchu. Najczęściej to jest tak, że jak na jakiś wybór zapewniamy mieszkańcom, że na przykład damy im jedzenie, damy im drewno, coś tam im pomożemy i tak dalej i rzeczywiście to zrobimy, tak? No to będzie coś pozytywnego. Czasami jest tak, że przy wyborze musimy od razu czymś zapłacić, jakimiś surowcami albo jedzeniem na przykład. No to wiemy też, że najprawdopodobniej jeśli to zrobimy, jeśli nie olejemy jakiejś sprawy, to także później te konsekwencje mogą być dla nas pozytywne. Ale czasami są takie, że te wybory są takie, że nie wiemy do końca, co nas czeka. No i właśnie bardzo często jest tak, że te karty wydarzeń też nam dowalają. I to wszystko łączy się w taką trudność tej rozgrywki, że tak naprawdę w tych pierwszych naszych rozgrywkach, no niestety, ale musimy pogodzić się z przegraną. Dopiero będziemy musieli dobrze nauczyć się zarządzać tym miastem, nauczyć się organizacji tutaj naszej pracy, naszej całej budowy tak naprawdę, no bo musimy nauczyć się, jak dobrze zrobić miasto, które będzie dobrze działało. No ale tak jak mówię, zanim się tego nauczymy, zanim do tego dojdziemy, to parę razy niestety będziemy musieli przegrać. Także tak, ta gra to jest jedna z tych trudniejszych, która nam po prostu kopie tyłki na każdym kroku. No i co? To teraz może powiemy sobie o komponentach. I na samym początku oczywiście, jak mówimy o komponentach, to musimy powiedzieć o tej wieży, musimy powiedzieć o tym wielkim generatorze, który rzuca się w oczy i za każdym razem już jak twórcy jak Glass Cannon na wszelakich tam Pyrkonach i innych konwentach, jak tej gry jeszcze nie było, to szczuli nas tą wielką wieżą i nie było absolutnie żadnej osoby, która przeszłaby obojętnie koło tej gry, widząc coś takiego na stole. I oczywiście ten generator nam zasłania kafle, zawsze nam zasłania tą kuchnię, o której zapominamy, że po prostu tam w kuchni za jedzenie możemy kombinować właśnie z tym torem nadziei, z tym torem niezadowolenia. Ale wszyscy tutaj zgodnie mówią, że ten generator musi tutaj być. On musi tutaj być, on musi tutaj stać właśnie na tej planszy. Oczywiście nie zawsze będzie nam zasłaniać, ponieważ są takie scenariusze, kiedy generator będzie z boku. No ale on musi być tutaj na środku. Jasne, że go można postawić z boku, ale wtedy troszeczkę ta gra właśnie będzie odarta z tego klimatu. I tak jak mówię, to robi tutaj super robotę. Jeśli chodzi o resztę komponentów, to planszetki są grube, nawet bardzo grube, są płótnowane. Tak samo jak karty, jeśli chodzi o karty, są płótnowane. Jeśli miałbym wziąć miernik, to dobrze, wezmę miernik, zobaczymy. Mamy ustawione 0, także wkładamy kartę. 0308 i powiem, że to już jest bardzo przyzwoita grubość, ponieważ do tej pory chyba niewiele kart, z tego co pamiętam, miało właśnie powyżej 3. Czyli tak, to są grube karty, czyli o jakość tutaj nie musimy się martwić. Co dalej? Oczywiście mamy także dodatkowe rzeczy, które możemy sobie kupić. To, co widzicie tutaj, te wszystkie wskaźniki, które są drewniane, właśnie te wałeczki drewniane, one są no, z tego dodatku pionierzy. Normalnie to jest kartonowe, ale jak najbardziej to jest takiej jakości, że tutaj się nie ma o co martwić. Oczywiście w standardowej wersji gry mamy także drewniane mipelki i one są naprawdę świetne. Jeśli chodzi o te drewniane elementy, nawet o te
kosteczki węgla, to według mnie one robią absolutnie lepszą robotę niż to, co dostajemy w dodatku. Ja Wam teraz stawię kilka fotek, także Wam pokażę, jak wyglądają ci nasi mieszkańcy już jako figurki 3D. No i szczerze mówiąc, nawet mając ten dodatek Resource Pack, to co ja z niego wyciągnąłem, to są tylko drzewa. Drzewa właśnie te z dodatku robią tutaj bardzo fajną robotę, szczególnie jak się je pomaluje. Robiliśmy odcinek odnośnie malowania, ponieważ tak jak tutaj widzicie tą wieżę gdzieś w przebitkach i tak dalej, to ona jest przez nas, tak samo jak drzewa i budynki, które zaraz Wam pokażę, one są pomalowane. O tym mamy oddzielny odcinek na naszym kanale, więc do tego możecie sobie wejść zobaczyć. Także właśnie drzewka robią tutaj super robotę, no a jeśli chodzi o tą ludność, no to mipelki tutaj są o wiele lepsze. Co jest jeszcze lepsze? Jeśli chodzi o te znaczniki drewna, ja uważam, że to drewno, które tutaj jest w tej podstawowej wersji drewnianej, jest o wiele lepsze niż to z tego dodatku. I tutaj tak samo, jeśli chodzi o węgiel. I jeśli chodzi o węgiel, to jest też dodatkowa kwestia. Ponieważ tak jak widzicie i widzicie, jakie to jest duże pudełko, nie? To jest kolejna rzecz, której ja po prostu nienawidzę. Nienawidzę, jak robią mi w konia takim dużym dodatkiem, tak? Zobaczcie. Ile tu jest powietrza i w ogóle ile tu jest tak naprawdę niepotrzebnego plastiku, tak? Przecież to by mogło być małe pudełeczko, pudełko pionierzy jest małe, więc tutaj mogłoby być zrobione naprawdę to samo. Oczywiście te drzewa były w oryginale i te automatony dodatkowo tak są jeszcze w oryginale. Jak na przykład widzicie rdzenie parowe. Rdzenie parowe, figurki tych rdzeni parowych są tutaj naprawdę malutkie. W porównaniu do oryginalnej drewnianej wersji, no to te drewniane, jak na mój gust, są lepsze, są bardziej widoczne na planszy. Te szare właśnie mogłyby mi się zlać tutaj i nie do końca później bym jakby trafił na to, że tam stoi jakiś rdzeń parowy, po który trzeba iść. Tak samo mówię, jeśli chodzi o to drewno, taka sama sytuacja, ale najgorsze, co jest w przypadku węgla, ponieważ jeśli mamy właśnie te znaczniki węgla, te kubki takie węgla. Po pierwsze, ani to nie jest jakoś super ładne tak naprawdę, a po drugie nie wrzucimy tego do generatora, czyli to się kłóci z samymi mechanikami gry, jeśli chodzi o zamienianie tych drewnianych kosteczek na to, ponieważ i tak musimy te właśnie węgle z podstawki, te drewniane kosteczki, i tak musimy tutaj ich użyć, jeśli chodzi o to sprawdzenie przeciążenia generatora. Więc tak naprawdę to będzie tylko leżało na mapie, leżało na naszej planszy gracza, później i tak musimy sięgać po kosteczki. Dla mnie, jeśli chodzi o ten cały dodatek, no to tylko drzewka tutaj są fajne, no to prędzej chyba ja już bym znalazł tak naprawdę drzewka, żeby sobie samemu wydrukować, żeby samemu sobie dodać właśnie do tej gry. A na co bym przeznaczył kasę? No kasę, którą wydałem właśnie na taki dodatek, którą teraz kupując Frostpunka moglibyście wydać na taki dodatek, ponieważ on kosztuje około 200 zł, to ja szczerze mówiąc wydałbym na insert. I teraz przejdziemy sobie tutaj właśnie do tej kwestii insertu i rozkładania gry. Jeśli właśnie chodzi o tą grę, no to już wiele recenzentów, wiele osób mówiło, że bardzo duża bolączka Frostpunka to jest rozkładanie tej gry. Że jeśli to robimy pierwszy, drugi, trzeci, nawet któryś raz i robimy to tylko w składzie jednoosobowym, no to niestety, ale potrwa to i potrwa to od 40, nawet czasami w górę minut. Ponoć są osoby, które mówiły, że mogą to wszystko rozłożyć w pół godziny. I to jest tak naprawdę częściowo przez oryginalny insert, który jest naprawdę do bani. I osoby, które zaprojektowały ten insert, tak jak ja już mówiłem wiele razy, powinny dostać klapsy poważne. No ale tutaj, że tak powiem, zgodnie z klimatem gry, bo tutaj jest burza śnieżna i wszystko jest na biało, to właśnie na biało wjeżdża drewno z insertem do Frostpunka. I no i tak, tutaj mam oczywiście tylko kawałek tego insertu, ale tak jak widzicie, macie przegródkę na wszystkie karty, macie bardzo fajne miejsce na przechowywanie na tą wieżę, no i to jest to naprawdę, czego brakuje. Wszystkie tacki, tak? Wszystkie tacki na wszystkie żetony. Tutaj macie nadrukowane, co gdzie się znajduje. Także nawet jak wywalicie to sobie wszystko, to żeby włożyć to z powrotem, tak samo zorganizować,
To naprawdę, to jest chwila, moment. Tak samo widzicie tutaj. Są tacki na mieszkańców, na te rdzenie, na stale, na węzły grzewcze, znacznik pierwszego gracza. Każdy element ma tutaj swoje specjalne, dedykowane miejsce, ale co jest najlepsze, co najbardziej przyspiesza właśnie cały setup tej gry i co jest największą zmorą przygotowywania tej gry, to jest ta plansza budynków. Ponieważ jeśli te wszystkie budynki trzymamy w woreczkach strunowych, to zanim to wszystko wywalimy na stół, zanim to wszystko odpowiednio sobie tutaj przygotujemy, posortujemy, znajdziemy to w ogóle i ułożymy na tej planszy, no to to naprawdę robi dodatkowe 20 minut do samego rozkładania gry. Jeśli chodzi o rozkładanie gry, ja nagrałem to oddzielnie, przygotowałem sobie, jeszcze wczoraj zagrałem z Marią we Frostpunka, no i właśnie cały setup, oczywiście puszczę gdzieś to może w rogu w przyspieszonym tempie, trwał 20 minut. Dlaczego trwał 20 minut? Bo właśnie zaoszczędziliśmy te 20 minut na rozkładaniu tych budynków, ponieważ to, co tutaj się znajduje właśnie od Redrewno, to są te miejsca na budynki i nie musimy tego szukać, nawet nie musimy patrzeć po obrazkach, ponieważ tak jak widzimy tutaj z boku, wszystko jest podpisane. I to naprawdę jest złoto, jeśli chodzi o rozkładanie tej gry. I tak samo później w drugą stronę, tak? O składanie tej gry. Bierzemy sobie taki pojemnik, bierzemy sobie te wszystkie budyneczki, no i sekundę nam zajmie, żeby to wszystko sobie poukładać. Oczywiście nawet bez insertu mogłoby to nam zająć sekundę, żeby wszystko to zgarnąć i wrzucić do worka strunowego, no ale później rozkładanie tego to by była godzina. Także jak z tej recenzji znacie moje zdanie, to naprawdę warto sobie podarować, warto sobie odpuścić właśnie ten dodatek z dodatkowymi surowcami i zamiast tego zainwestować w insert. Ponieważ właśnie jedną rzeczą i to tak naprawdę bardzo dużym minusem odnośnie tej gry, odnośnie tego, że niektóre osoby nie zdecydują jednak się na Frostpunka, jest ten bardzo długi i uciążliwy setup, który jest wyeliminowany właśnie przez insert. No ale teraz, oczywiście jak już mówimy o dodatkach, to należy wspomnieć także o dodatku z miniaturami, z budynkami 3D. I czy to się sprawdza, czy wszystko co tutaj jest, jest tak naprawdę nam potrzebne. No okej, okay, jak mówiłem tutaj o tym resource packu i o tych mieszkańcach, o tych mipelkach, no to oczywiście właśnie te figurki są dopiero tutaj, właśnie w tym dodatku z budynkami, tak samo jak te automatony są dopiero tutaj. Ale jak zobaczyłem właśnie te figureczki, to od razu stwierdziłem, że nie, my nie będziemy tego używać. Drewniane mipelki są o wiele fajniejsze w przeciwieństwie do budynków, ponieważ budynki tutaj robią nam taki mega wielki klimat. Mają wadę, oczywiście, że mają wadę i nie jest to taka wada, że ogólnie nam zasłaniają planszę, tak? Ale tak jak zobaczycie sobie teraz gdzieś na jakichś zdjęciach, zobaczycie sobie w przebitkach, to ja uważam, że jeśli macie kasę, chcecie sobie dopakować właśnie Frostpunka o coś fajnego, wizualnego, to to jest naprawdę fajna rzecz. Ja nie brałem tego dużego dreadnota tej figurki, ponieważ jest on używany na jednej mapie. No i tak jak mówię, wydawać tyle kasy, kupę kasy na po prostu jedną taką dużą bryłę plastiku, to już wolałem sobie zainwestować właśnie w te budyneczki, które także malowaliśmy. I te budynki są naprawdę super. One robią nam taki klimat tego, że naprawdę czujemy, że budujemy jakieś takie duże miasto, właśnie wysokie budynki, duże te kopalnie, balon obserwacyjny wznosi się nad miastem i tak jak mówię, to naprawdę spełnia swoje zadanie, spełnia swoją robotę. Z taką małą sprawą jednak, być może to jest czepialstwo, być może nie, ale właśnie jak mamy taki budynek, no i stawiamy, znaczy mamy taki kafelek i stawiamy ten nasz budynek na tym kafelku, to jak chcemy, żeby on stał tutaj cały, tak, to będzie nam przysłaniać nazwę tego budynku. No i w pewnym momencie możemy się pogubić, co gdzie jest. Oczywiście możemy ten budynek wystawić jakby poza ten kafelek. Być może zrobię zdjęcie, żebyście widzieli, o co tutaj chodzi. No to wtedy dopiero ta nazwa tego budynku będzie widoczna. Figurka właśnie będzie poza kafelkiem. Ja uważam, że jest to takie właśnie małe niedociągnięcie, jeśli chodzi o te budynki, no ale mówię, być może to jest tylko moje
czepialstwo. W ogóle bardzo fajna jest sprawa, że pod tymi budynkami są nazwy. Także jak bierzemy daną figurkę, no to wiemy, co jest co. Oczywiście są to nazwy po angielsku, ale wydaje mi się, że wszyscy tutaj będą wiedzieli, o co chodzi. No to co, to ja te niepotrzebne pudła tutaj schowam i przejdziemy sobie dalej. No i to właśnie byłoby odnośnie tych dodatkowych komponentów, ale wszyscy tutaj także wspominają o tych właśnie prawach i o tych konsekwencjach prawnych, no i o całej, tak naprawdę o całych tych dylematach moralnych tej gry. No i oczywiście to jest naprawdę bardzo fajne we Frostpunku, że tak naprawdę trochę musimy walczyć sami ze sobą odnośnie tych praw, jakie prawa wprowadzać. Na przykład, że czy zbudować sierociniec dla dzieci, czy oczywiście na przykład, że chcemy Bachory posłać do roboty, no bo przecież no muszę... Nie! Jakie Bachory do roboty? No nie! I nawet się ubrałam tutaj tak frostpunkowo dzisiaj, żeby teraz go już tu pilnować, żeby głupot nie gadał. No przecież o to chodzi w tych prawach, tak? Nie, Jezus. Tak. To jest masakra po prostu z tymi prawami. No nie ma zaganiania dzieci do roboty. Dzieci mają gdzie mieszkać wtedy, jeżeli mają budynki i mają zieryć i sobie odpoczywać. Z Marią się kłóciliśmy głównie o dwie rzeczy. Po pierwsze o dzieci, a po drugie o to, że skoro mają ciepło, tak, no to dlaczego nie mogą spać w ruinach? Przecież mają ciepło. No nie mogę, co to w ogóle jest, że w ruinach, tak? A jeszcze zrób prawo, żeby mogli jeszcze tam w trójkę siedzieć w tych ruinach. No tak, przecież o to chodzi. Nie. Tutaj chodzi o przetrwanie, tak? A nie o to, żeby oni mieli przyjemnie. To jest apokalipsa, tak? Ale w tej apokalipsie chociaż trochę przyjemności powinni mieć. A nie. Ale po co? Nie, dla mnie absolutnie to nie... Te wybory tych praw są straszne, jeżeli chodzi o takie moralne kwestie. Dla mnie to jest masakra. Ja uważam, że i tak, jeśli chodzi o różne historie, które musimy czytać, poznawać i podejmować decyzje, właśnie jakieś wybory moralne, to na przykład wszyscy też porównują do This War of Mine i według mnie w This War of Mine było to znacznie gorsze, jak były opisy, że na przykład wchodzimy do jakiegoś budynku, czy do szpitala, czy do szkoły, gdzie po prostu się zbunkrowały dzieci, one nadal się bawią pomimo całej tej wojny, biegają sobie i skakają z odciętymi rękami, nogami i my możemy zdecydować, że na przykład zabierzemy im ostatnie jedzenie, tak? Ponieważ nam się to bardziej przyda. Tylko, że tam właśnie w This War of Mine naprawdę siadało to na psychę. Tutaj jest troszeczkę tak, że możemy czuć taką moralność, taką nawet jak ty miałaś, ale ja to się bardziej czuję właśnie jak taki zarządca miasta, który, wiesz, przetrwanie miasta pomimo wszystko. Ja no tak ty, to czuję, nie? Bo ty ogólnie wolisz być zarządcą, a jeżeli chodzi o mnie, no to i mnie później to boli, że ja muszę robić takie rzeczy, które nie do końca się godzą z tym, co ja czuję wewnątrz siebie. I to jest właśnie to. Czyli ja bym wprowadził to prawo, gdzie oni muszą mieć podłą zupę zamiast normalnych racji żywnościowych, a ty byś była tą, co ich karmisz tą łyżeczką. Tak. No. Ja bym jeszcze im buzię otwierała i im wlewała. I samolocik leci. No, no. No tak by to wyglądało. Dlatego ja uważam, że to, co jest fajne w tej grze, to właśnie w przeciwieństwie, jak już jeszcze nawiązujemy do This War of Mine, to jest gra na dwie osoby. Okej, można to grać na 3, na 4 osoby, to tak jak już mówiłem, że każdy wtedy jest odnośnie czegoś, tak? Ja jestem operatorem generatora i to, co tu się dzieje z generatorem, to jest moja robota, tak? Ktoś jest od ludności, od leczenia ich tam i tak dalej i to jest jego robota. Więc tu jakby ta skalowalność gry jest dużo lepsza, bo wiele razy ja też słyszałem na początku, ja też myślałem, że Frostpunk tak naprawdę będzie grą solo. Ale tutaj chyba tak nie jest, nie? Nie, według mnie na dwie osoby jest co tutaj robić i dwie osoby mają tak naprawdę decyzyjność jakąkolwiek w tej grze, ale nie wiem, czy bym chciała na cztery osoby w to grać. Wiesz co, tutaj jest tak porównywalne odnośnie też solo i dwóch osób, że jak jest dwóch graczy albo więcej oczywiście, to po jednym pionku, po jednym tym mieszkańcu wykonujemy swoje akcje po kolei. Ja jeden, ty jeden i tak dalej. A ci, co grają solo,
mówią, że tutaj jakby zarządzanie tym jest prostsze, bo po prostu to działa szybciej. Biorą tu, rzucają, mamy wszystko przemyślane. No bo to sam decydujesz, tak, o tym, tak. Co chcesz zrobić, nie masz tej drugiej osoby, która może się z tobą nie zgadzać, tak jak u nas. Ale właśnie jeśli chodzi o to zarządzanie, zagrywanie tych pionków, to my graliśmy inaczej. My nie graliśmy tak, że po jednej turze robiliśmy, tak? Od razu wiedzieliśmy, gdzie wszystkich wysyłać, tak? Rozmawialiśmy sobie na bieżąco, mówimy, musimy robić duże żarcia, nie? Tak, no my robiliśmy tę akcję tak jakby wspólnie, tak, że to nie było, że ja pójdę tym tu, a ja pójdę tym tu. Nie, po prostu ustalaliśmy, co robimy w konkretnej turze i rzeczywiście tak działaliśmy. I to fajnie się sprawdzało według mnie. U nas właśnie nie było przestoju, jeżeli chodzi o akcje, ale było odczuwalne ilość osób tak naprawdę przy dylematach związanych z prawami. No tak, decyzyjnie. No na przykład taki mały spoiler, że ludzie nas poinformowali, nas zarządców, że tutaj jest jakaś kobieta, która zaczęła tworzyć jakieś poezje i je głosić otwarcie, poezje o treść, nie, przepraszam, nacechowane wywrotowo. Tak, no i my teraz mamy do wyboru. Albo możemy coś z nią zrobić, już nie będę mówić co, tak? Bo nie o to chodzi, żeby za dużo też nie spoilerować. Albo możemy ją po prostu wyśmiać, zrobić z niej idiotkę. No i później przyjdą te konsekwencje naszych działań, które no w naszym przypadku były przykre. Niestety, bo trochę się przyczyniły nawet do naszej przegranej. Ale mówię, czasami nawet wiemy, że chcielibyśmy zrobić coś dobrze, ale mamy za mało surowców, żeby coś tam zrobić. Fajnie w ogóle w tych kartach, jak już mówimy o tych kartach Poranka, Zmierzchu i tak dalej, to tu są takie trochę easter eggi. Nawet jest easter egg z gry o Tron. Parę było. Tak, i to było tak, że chyba jak pierwsze dwa czy trzy razy graliśmy, to weszła karta odnośnie gry o Tron, że tam znajdujemy małe wilki i tak dalej, nie? To co było właśnie w pierwszym odcinku chyba. No i możemy podjąć jakiś wybór. I ta karta nam wpadła właśnie w ten stos Zmierzchu, tylko później nam nie trafiła, dopiero w którejś grze nam wyszła. A właśnie to jest też fajne, żeby tego nie sprawdzać, że jak trafimy jakieś wydarzenie, mówimy, o, widziałem to wydarzenie, no bo czasami jest, tak? Widzimy jakieś wydarzenie i wiemy, jakie są konsekwencje tego. Jeśli nie dojdziemy, to fajnie jest to zostawić i nie sprawdzać. No ale właśnie, czasami poznamy wydarzenie, czasami poznamy jakby koniec tego wydarzenia i już wiemy, że jeśli obiecamy komuś, że damy im dodatkowe zapasy, tak? Jakiejś grupie z miasteczka na przykład obok, to wiemy już później, żeby nie wrzucać tam nie wiadomo ile tego węgla i drewna, że wystarczy tylko jedna kosteczka, nie? No i to nie jest tak, że surowcami możemy się dzielić na prawo i lewo, ponieważ zawsze ich mamy za mało. I tutaj właśnie mamy te takie decyzje, które są nie do końca pasujące do nas, bo tak, musimy wybrać, czy chcemy mieć ciepło i zrobić sobie ten węgiel, albo zdobyć węgiel i dodać do generatora, czy chcemy na przykład mieć drewno, żeby móc zbudować budynki, żeby były domy na przykład, w których będą mieszkać, ale też musimy myśleć o tym, żeby nakarmić ich wszystkich, więc musimy zbudować jakieś jadłodajnie, więc no, to jest masakra po prostu, jeżeli chodzi o samo dysponowanie surowcami, no bo ich jest zawsze za mało. No i to jest to właśnie, co powiedziałem na początku. Czujemy, że wszystkiego tu jest za mało, czujemy, że jest apokalipsa, że idzie ta burza śnieżna, zaraz nam tutaj wszystko zniszczy i tu jest presja, tak? Tak. Wszędzie wkoło jest presja i to jest naprawdę bardzo fajne w tej grze. Dobra, ostatni aspekt, regrywalność. Czy ta gra jest regrywalna? Gra jest regrywalna, ponieważ na przykład mamy różne mapy do grania i jest mapa, gdzie mamy na samym boku Dreadnota, gdzie możemy zbierać surowiec, chyba stal? Stal możemy zbierać, no to jest dodatkowym surowcem i jeżeli ten dreadnought będzie ogrzewany, no to możemy w nim mieszkać, tak? Czyli mają gdzie się schować. Są też mapy, które mają zablokowane niektóre miejsca, ponieważ tam są skały, więc też tam nie możemy nic zrobić, więc regrywalność naprawdę jest. Jest kanion, że jest taka podłużna plansza, nie? I zawsze mamy tam problem, żeby to ciepło doszło do odpowiedniego momentu. Oczywiście regrywalność też na przykład później wprowadzają dodatkowe technologie, te węzły grzewcze, że rozmieszczamy właśnie węzły grzewcze, żeby ciepło doprowadzić w inne miejsca na mapie. No mówię, i to jest wszystko odnośnie tego pierwszego scenariusza, czyli tego nowy dom, nowa nadzieja. Nowy dom, za dużo Gwiezdnych Wojen, tak? Nowa nadzieja. No i ogólnie jeszcze mamy inne scenariusze, które także są oparte na te z gry komputerowej, tak? Czyli mamy na przykład drugi scenariusz, ja tu też nie chcę za dużo spoilerować. Mamy Arki,
to, co mówiłem, że część naszych tych planszetek, przepraszam, budynków będzie poblokowana. No i będziemy je musieli odblokować, ale także mamy takie specjalne arki z sadzonkami, z roślinami, które także muszą przetrwać razem z nami. No i tutaj jest jedna taka kwestia, która ostatnia chyba już co sobie omówimy, co może odrzucić sporo graczy. Ponieważ jak siadamy do tej gry o 18:00... Czas gry może trochę odrzucać, pomimo że na pudełku jest o wiele krótszy czas gry napisany, to my graliśmy chyba za pierwszym razem ile? 4? 5 godzin? No właśnie, ja tak mówię, że od 18:00 chyba o 23:00 nawet, ale to był, mówię, to była pierwsza rozgrywka. Ale kolejne rozgrywki też były dłuższe, to nie były takie szybciutkie rozgrywki. No chyba że skończysz na sposób, w który nie chcesz skończyć tą grę. No tak, to wtedy jest szybko, ale jeżeli nam zależy na graniu i podoba nam się ta gra, żeby właśnie z niej wyciągnąć jak najwięcej, no to u nas to trwa tak ze 3 godzinki na pewno. Więc no, nie jest to krótka gra, ale myślę, że warta tego czasu. Wydaje mi się, że jeśli chcemy wygrać jakiś scenariusz, to tak, no do 3 godzin, no to niestety, ale może to trwać. Oczywiście niektórzy od takiego czasu rozgrywki mogą się odbić. Tym bardziej jak nie mają insertu. Rozkładanie i składanie to po prostu jest tragedia. Tutaj. No i co? To kończymy. Kończymy właśnie ten film, kończymy tą recenzję. Takie ogólne podsumowanie? Najgorsza gra dla mnie, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji właśnie takich, które wcale mi nie pasują. Ale to nie jest najgorsza w tym złym znaczeniu. To jest dla mnie naprawdę bardzo fajne, ale to podejmowanie decyzji, czy właśnie te dzieci mają iść do pracy, nie, to jest dramat. Czyli jak na przykład gracie właśnie w jakąś grę, albo obejrzycie sobie jakiś film, który siedzi wam w głowie potem, siedzi tak na was, tak, na barkach i wam ciąży, no to znaczy, że po prostu to była dobra gra, że to był dobry film, tak? Skoro macie moralniaka potem. Maria tak ma. Tak. Jeśli chodzi pod tym względem moralniaka, to ja tu mam trochę mniej, bo mówię, ja to wszystko, no ja jestem zarządcą, tu mam być, wiesz, rządy twardej ręki. On się nie przejmuje innymi. Ja tutaj po prostu cierpię razem z nimi. Ja uważam, że to jest najlepszy city builder, w jaki przyszło nam grać. I ja uważam, że to tak naprawdę jest jedno z lepszych euro, jakie przyszło nam grać. No bo jednak te mechaniki wszystkie tutaj z zarządzaniem, to jest tak naprawdę euro, nie? Tak, i to jest dosyć ciężkie euro, ponieważ zbieranie surowców wcale nie jest takie proste, bo normalnie w grach euro, no to jednak o wiele prostsze jest to zarządzanie tym wszystkim. Znaczy, to jest to, że jednak jest tutaj ta skomplikowanie, to trudność, też w związku z tym, że to jest wszystko ograniczone. Tak. I właśnie kolejne dylematy i dylematy, to są wieczne dylematy w tej grze, tak? Co zrobić, bo wszystkiego jest za mało. I to nam naprawdę bardzo pasuje, bardzo nam to przypasowało, klimat samej gry. Klimat jest ciężki, ale naprawdę no pasuje tutaj. Pasuje do tego i bardzo fajnie się wraca do tej gry i bardzo fajnie się w nią gra. Ja wiem, że inna gra od Adama Kwapińskiego, Lords of Hellas, bardzo głęboko siedzi u nas w serduszkach, ale co by było lepsze? Jesteś tak w ogóle w stanie powiedzieć, która gra jest lepsza? No wiadomo, nie, bo to są dwie różne gry. No, to są dwie różne gry. To są dwie różne gry, tam mamy negatywną interakcję i lejemy się między sobą i to jest to, co ja bardzo lubię. Ale tutaj mamy właśnie grę na dwie osoby, gdzie musimy się skupić właśnie na tym zarządzaniu, na budowaniu tego naszego miasteczka. No zupełnie inna gra. Ja lubię obydwie. Naprawdę mocno. Ale jakby pomimo tych wszystkich ochów, achów, bo no zakochaliśmy się we Frostpunku, tak? Jest to wspaniała, naprawdę. O, i to jest jedna z tych gier, gdzie ty nie narzekasz, że to jest koop. Tak. Tak, a naprawdę jest mało koopów, na które Maria patrzy i do których chce siadać, nie? Tak, to jest jeden z niewielu koopów, do których usiadłam i rzeczywiście z chęcią do niego wracam. Tak, aczkolwiek nie jest to gra, która może często lądować na stole i to trzeba przyznać, nie? To nie trafia u nas często na stół. Po pierwsze, że właśnie z braku czasu czasami, bo jednak tego czasu potrzebujemy na samą rozgrywkę. U nas rozkładanie nie jest takie długie, bo mamy insert, więc właśnie z nim to jest raz, dwa tak naprawdę. Mhm. Ale tak czy tak, no nie trafia ona aż tak często na stół. No bo czy to jest taka gra, że nie wiem, mamy wolny wieczór i ja patrzę na półkę i Frostpunk. Nie. Nie. To trzeba mieć też dzień na tą grę tak naprawdę. To, no i ja. To trzeba sobie zaplanować, tak, niestety. No, ale pomimo tego, mówię, no nawet gdybyśmy dawali jakąś skalę ocenową, tak?
to z racji właśnie bez insertu, no bo do obiektywnej opinii nie można wrzucać czegoś, za co dodatkowo trzeba zapłacić, tak? Czyli biorąc pod uwagę rozkładanie tej gry, być może trochę właśnie długość i to, że po prostu to trzeba sobie zaplanować, to dla mnie to i tak to by było 9 na 10. Jeśli byśmy dawali taką BGG-ową skalę ocenową. U mnie takie 8,5. 8,5 na 10. No. Także mówię, jak na mój gust, jedna naprawdę z najlepszych gier Adama Kwapińskiego, w ogóle mega wielki szacun dla wydawnictwa Games Canon Unplugged, że tak naprawdę jako nowa, świeża, młoda firma z Polski rzuciła się na coś takiego, nie? No i to był tak naprawdę strzał w dziesiątkę według mnie. To był bardzo mocny kop, bardzo mocny właśnie taki kop na zapęd do rozwoju firmy. No i kolejny tak naprawdę big step, wydaje mi się, w karierze Adama Kwapińskiego. On po prostu tutaj pokazał, że mocno umi. Siedzi, tak? Że umi, że wie, co robi. Tak, znaczy to wszyscy wiedzą, że on umi, ale on tutaj pokazał, że jest w stanie nas cały czas zaskakiwać. Jeszcze pewnie nieraz zaskoczy. Tak, no ja oczekuję na tego Nemezisa nowego. Zobaczymy, jak to będzie. To co? To kończymy dzisiejsze wywody, czyli a tymczasem... Borem, lasem. Zaśnieżonym. Tak, zaśnieżonym Borem Lasem. Dziękujemy, że byliście tutaj. Głównie z Zakiem ja przyszłam tak, o, popilnować. Długi będzie ten odcinek. No długi będzie, no co, no ale może obejrzycie cały. Na pewno obejrzycie cały. I co, już dobra, kończę. dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście łapki w górę dla Zaka, który tutaj się tak poświęcił. Jezu, ja nie mogę się normalnie dzisiaj już wysłowić. Także, tak jak mówiłam, łapki w górę dla Zaczka, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie ten film, żebyśmy robili filmy dla was dalej. Tak. I co? Dajcie znać, czy graliście we Frostpunka, czy wam się Frostpunk podoba. Tak. I kończymy. Dziękujemy. I na razie. Na razie, pa.